była godzina 18, to teraz już oficjalnie powitam wszystkich. Ja się nazywam Noemi Gryczko i mam niezmierną przyjemność prowadzić dzisiaj, być gospodynią webinarium Bezpieczeństwo w internecie, ale zanim przejdziemy do meritum i zanim przedstawię naszych gości i ekspertów, to chcę powiedzieć, że to jest kolejne webinarium w tym roku, które organizujemy w ramach projektu My Digital Life. To jest przedsięwzięcie, które oczywiście ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych różnych grup wiekowych, natomiast jest to projekt realizowany przez FRSI, czyli Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, i finansowany przez firmę Microsoft. Bardzo serdecznie Was zapraszamy na naszą stronę My Digital Life i tym samym chciałabym już tak naprawdę oddać głos naszym ekspertom, a jest to Robert Turski i Marcin Wolski. Tak jak już wiemy, są z Puław i reprezentują organizację Edukacja 3.0. Są też autorami naszego fantastycznego przewodnika, gęstego, pełnego merytorycznych informacji, przewodnika właśnie o bezpieczeństwie w internecie, który znajdziecie na naszym blogu. Dobrze, już więcej nie zdradzę i oddaję głos Robertowi i Marcinowi. Tak, dobry wieczór. Przejmujemy głos. Przejmujemy, dzięki Noemi za wprowadzenie. My, tak jak już było powiedziane, nadajemy z Puław, od nas z biura dzisiaj. Ja nazywam się Marcin Wolski, obok mnie Robert Turski. Pracujemy w Edukacji 3.0, jesteśmy edukatorami i zajmujemy się też bardzo często na naszych zajęciach tematami związanymi z bezpieczeństwem. Spotykamy się z uczniami, ze studentami, z osobami dorosłymi i bardzo często to bezpieczeństwo się przewija. Nawet jak nie mamy zajęć o bezpieczeństwie, to widzimy, jak nasi uczestnicy szkoleń, zajęć się zachowują. Dzisiaj postaramy się... Nie mówić sobie naraz. Tak, postaramy się nie mówić sobie naraz, natomiast postaramy się w paru zdaniach tak jakby rozszerzyć tą wiedzę, którą pokazaliśmy w artykułach i oczywiście odpowiedzieć na Państwa pytania. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Mamy nadzieję, że będzie wesoło dzisiaj i ten wieczór nam upłynie bardzo szybko. Trochę będzie też strasznie, drodzy Państwo, dlatego że mamy temat bezpieczeństwa w internecie, więc troszkę zagrożeń takich współczesnych może nas powinno przerazić, po to, żeby było nam lepiej w życiu. Ja tylko powiem, że dzisiaj rano prowadziłem zajęcia dla szóstoklasistów z bezpieczeństwa w sieci, akurat bardziej takich profilaktycznych, związanych z cyberprzemocą, też ich wizerunkiem, więc mam na świeżo ich wrażenia, jeżeli chodzi o ten temat. Wy Państwo jesteście osobami dorosłymi, część rzeczy jest dla Was oczywistych, część dorzucimy Wam do tego woreczka znajomości. Przygotowując artykuły, też prześledziliśmy mocno te trendy, które są teraz aktualne. No dobra, mamy kilka urządzeń tutaj, patrzymy na czat, więc będziemy kierować wzrok tutaj, to mamy kamerę, więc wybaczcie nam jeszcze, że się ogarniamy. Patrzymy też na to, co piszecie do nas, więc bardzo dziękujemy, że tak licznie się zgromadziliście. No i chyba zaczynamy. No zaczynamy. Ja mam przyjemność klikania slajdów, to kliknę coś tutaj. Już wiecie, jak się nazywamy, że jest projekt My Digital Life i zaczniemy od mitu hakera. Marcinie, co nam powiesz o micie hakera? Tak, i chciałem zacząć to spotkanie od tego, żebyśmy troszkę się chyba uspokoili, jeżeli chodzi o ten taki aspekt naszego bezpieczeństwa, bo nasze poczucie bezpieczeństwa w internecie często kojarzy się z takim obrazem hakera, który gdzieś występuje w telewizji, w filmach, serialach, gdzie są to jacyś super przestępcy, mający super moce i super wiedzę i nagle atakują nie wiadomo skąd i jak. I tak pozwoliliśmy sobie na tym slajdzie pokazać nazwiska jakichś znanych hakerów, którzy gdzieś przewinęli się przez historię ostatnich lat. I oczywiście oni są, oni funkcjonują, natomiast trzeba powiedzieć, że w tym takim dzisiejszym świecie i w tym naszym korzystaniu z cyfrowego świata, to ci najlepsi hakerzy na świecie, oni nie będą atakować nas, nie będą atakować naszych kont. Raczej to nie jest tak, że taki super haker nagle zaweźmie się na Jasia Kowalskiego z Pcimia Dolnego i będzie nagle atakował jego biednego laptopa.
To jest taki trochę mit filmowy. Ja tutaj często podaję takie porównania, że to trochę jest tak jak z filmami o napadach na bank, nie? Że te we wszystkich filmach napady na bank są spektakularne, wysadzane są ciężarówki i różne rzeczy się dzieją. A w życiu tak to nie wygląda, ale tak prawdę mówiąc, najbardziej pospolite takie przestępstwa to są przestępstwa kieszonkowe, kradzieże kieszonkowe, drobne jakieś tam napady, a rzadko kiedy zdarza się taki napad filmowy jak napad stulecia. I w internecie funkcjonuje to też bardzo, bardzo podobnie. Znaczy zdarzają się czasami rzeczy duże i głośne, medialne, ale tak prawdę mówiąc, to nie ci super hakerzy będą w nas mierzyć, ale właśnie tacy kieszonkowcy, różnego rodzaju cwaniacy, którzy będą chcieli wyłudzić od nas różne dane czy informacje. I mniej więcej na tym właśnie takim rozbijaniu tego mitu będziemy dzisiaj opierać wszystkie części naszego spotkania i postaramy się pokazać, jak to wszystko wygląda tak w rzeczywistości i gdzie te mity możemy rozbić tutaj dzisiaj wieczorem. Często też na szkoleniach pokazywaliśmy takie zdjęcie, że ten haker jest w jakiejś piwnicy, zakapturzony, dlatego też wybraliśmy na to spotkanie trochę inne zdjęcie takiego hakera, który odsłania swoją ludzką twarz, bo dzisiaj będzie w ogóle o wielu kwestiach związanych z naszymi takimi nawykami, kwestią ludzkich błędów, a nie technicznych, więc jeżeli ktoś jest mniej techniczny dzisiaj na spotkaniu, nie martwcie się, będzie też miękko, będzie dla ludzi, a jak będzie coś niezrozumiałe, to piszcie do nas, nie rozumiemy tego, co mówicie, to zamienimy to na polski język. No dobra, mamy kolejny slajdzik. Już nie będę wam opowiadał, że przewijam, po prostu go kliknę. O, to może ja teraz chwilę. A propos tych ludzkich rzeczy, na jednym takim sympatycznym szkoleniu kiedyś znaleźliśmy ten slajd i postanowiliśmy go wam jeszcze raz pokazać. Są takie trzy filary bezpieczeństwa w internecie, czy bezpieczeństwa związanego z komputerami i internetem. I warto mieć te trzy hasła w głowie. Bo pierwsza pozycja, czyli ochrona oprogramowania, to jest ta kwestia techniczna, tego jakiego sprzętu używamy, jak go zabezpieczamy, czy mamy oprogramowanie antywirusowe, które chroni nasz sprzęt i czy o nie dbamy. Dzisiaj opowiadałem szóstoklasistom rano, że oprócz tego, że mają antywirusa, to warto byłoby go co jakiś czas aktualizować. Byli zdumieni, uwierzcie, szóstoklasiści mogą być zdumieni też takimi tematami. Wiedza, dzisiaj będzie troszkę tej wiedzy, informacji konkretnych, co, jak tworzyć, jak zabezpieczać, na co zwrócić uwagę, ale wiedza łączy się z ostatnim kółkiem. Ostatnie kółko to są nasze zachowania i nawyki. Wiecie, czasami nam się coś czegoś nie chce, albo bagatelizujemy, albo mówimy, oj, pewnie tylko nas straszą tak wszędzie, odpuśćmy to, bo i tak się uda, jakoś żyjemy tyle lat i się udawało, to i teraz się uda. Szkoląc głównie ostatnio w szkołach, mamy kilka takich przemyśleń dotyczących tego, jakoś to będzie i wcale nie jest dobrze, bo jak jest paraliż, to się gasi pożar czasami dniami. Trzy filary bezpieczeństwa są dla nas bardzo istotne. Ochrona, oprogramowanie, to taka techniczna wiedza. Zasady postępowania, o których dzisiaj i o nawykach, tym bardziej w czasach pandemii, zdalnej pracy, zdalnego nauczania będziemy dzisiaj opowiadać. No to tak. Warto też dodać, że te wszystkie rzeczy, które dzisiaj będziemy poruszać, to będą dotyczyły właśnie wykorzystywania w tym pędzącym w dzisiejszym świecie technologii tej naszej czasem niewiedzy, czasem trochę braku ochrony, a czasem po prostu naszych codziennych nawyków. I to wszystko powoduje, że możemy czuć się czasami w internecie zagrożeni. No dobrze, przeskakujemy na część pierwszą naszego spotkania. Trochę o technicznych rzeczach warto powiedzieć, ale będą to ludzkie techniczne rzeczy przydatne na co dzień. Dzisiaj testowałem, muszę nawiązać do tego porannego spotkania z dzieciakami, ale ja obserwuję, że ta granica wieku też się obniża. Kiedyś pytałem ich o portale społecznościowe na poziomie klasy pierwszej gimnazjum czy szóstej, teraz czasem opowiadają mi to w drugiej klasie podstawówki. Co by nie było, nasz świat jest wypełniony kontami. Kontami związanymi z multimediami typu YouTube, ale też mamy przecież bankowość elektroniczną, tutaj skrajny przykład. Mamy wszelkie maile, konta w chmurach. Wiecie Państwo, co teraz się dzieje też, jeżeli chodzi o pracę zdalną i na przykład nauczanie. Gdzieś się rejestrujemy, logujemy się, zakładamy hasło ulubione albo mniej, tworzymy w zależności od dnia, potem się wylogowujemy lub nie. O tym można dużo opowiadać. Mamy takie przygody, kiedy przyjeżdżamy na przykład ze szkoleniem do pracowni komputerowej na jakiejś uczelni, a tuż przed nami, 10 minut wcześniej, skończyli studenci. I uwierzcie, kiedyś liczyliśmy procent, pamiętasz Marcin? 20-30% komputerów nie ma wylogowanych usług, z których korzystali. Więc niby taka prosta rzecz, a jednak na czasie. Tak, i hasła też są taką bardzo podstawową rzeczą, którą warto powiedzieć. Czyżby hakerek? A teraz, jak już teraz nas słychać, czy nie?
Nie wiemy, o co chodzi. Ale nie, no to był opłacony haker, który 18.14 specjalnie zadziałał. Dobrze, słuchajcie, póki działa, nie? Opowiadamy. Tak, tak, rozmawiałem, póki działa. Jakiś chyba bufor się, musiałem wyłączyć, włączyć parę razy mikrofon i zadziałało. Tak. Jeszcze do nas wyczytamy. Tak. W każdym bądź razie zakończyliśmy naszą wypowiedź na hasłach i do niej wróćmy. Tak, zmienić hasło na admin 2.1, oczywiście. Ja dzisiaj tak się trochę uśmiecham mocno, mówiąc o tych hasłach, ale pewnie Państwo też słyszeli nieraz. Nie zakładaj hasła imienia swojego dziecka, psa, kota i tak dalej. Tak? Nie zakładaj hasła 1, 2, 3, 4. Natomiast we wszystkich statystykach, gdzie te hasła się pojawiają, one dalej zajmują czołowe pozycje. No to mamy na slajd nawet. Mamy oczywiście na to przygotowany jakiś slajd. Tutaj możecie sobie zajrzeć, jak te hasła wyglądają na świecie. W międzyczasie Andrzej podrzuci zaraz Państwu linka do tego, jak wyglądają te hasła ogólnie rzecz biorąc w Polsce, ale także do tego artykułu, z którego ta grafika pochodzi, tam bardzo dużo rzeczy można sobie wyczytać. Natomiast co zrobić, żeby tych haseł nie używać? No, trzeba pamiętać i zwalczyć przede wszystkim swoje takie podstawowe nawyki, trochę lenistwa, trochę tego, że żyjemy bardzo szybko, no bo zakładamy sobie kolejne 10, 20, 30 konto na jakimś portalu i bardzo często nam się po prostu nie chce myśleć. I z takiej szybkości tego, że chcemy szybko to konto założyć, no to wpisujemy 1, 2, 3, 4, wpisujemy password. Oczywiście tego nie powinniśmy robić. Ale to nie jest tak jakby jedyny problem. Ja zakładam, Marcin, że to password to jest też to domyślne. To jest niesamowite, to są te routery, w których jest admin i password, nie zostaje jako admin najczęściej popularny na świecie. I też pewnie ta pierwsza tutaj dziesiątka, którą widać teraz na slajdzie, to też jest popularność w Polsce, nie? Bo one są na tyle uniwersalne, bo to są typu kuwerty z klawiatury, używamy tych samych układów klawiatur, nie? Tak. Natomiast można by sobie zadać pytanie, tak jakby, jakie te hasła powinny być i my troszeczkę takiej wiedzy stwierdziliśmy w pierwszym artykule i tam odsyłamy, natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy. Hasłami rządzi matematyka, w związku z tym te wszystkie wymagania, gdy czasami siedzimy w pracy i kolejny raz musimy zmieniać hasło, które ma małe, duże literki, cyferki, znaki specjalne, możemy się złościć na naszego informatyka z pracy, no ale tak prawdę mówiąc, no to matematyka rządzi hasłami. I tutaj nie ma, można powiedzieć, żadnej prostszej metody niż stosowanie jak najdłuższego hasła i jak najbardziej złożonego. I takie wszystkie porady oczywiście są. Czy da się sprawdzić mniej więcej, jak wygląda hasło? Oczywiście, że się da. Są do tego specjalne narzędzia. My za chwilkę pokażemy takie narzędzie, które nazywa się How Secure is My Password. To jest narzędzie, w którym możemy sobie wpisywać hasła i sprawdzać mniej więcej, jaki jest czas jego złamania przez przeciętny komputer PC, który dzisiaj funkcjonuje. Napiszcie na czacie, czy znacie to narzędzie. My od 2 czy 3 lat nim się posługujemy na szkoleniach, wywołuje dużo emocji. Więc za chwilę przerzucimy się na przeglądarki internetowe, żeby poklikać różne rzeczy. Pamiętajcie tylko, tak na wszelki wypadek, żeby nie wpisywać tam swoich haseł, zawsze można zamiast swojego hasła zmienić jakąś literkę, tak, dopisać coś, bo i tak siła hasła będzie podobna. Czy Marcin, opowiadaj, a ja przerzucę się nas od razu na tą stronę. Pamiętajmy w ogóle o takiej zasadzie ograniczonego zaufania. Znaczy, gdziekolwiek chcą od nas hasło, jak były jakieś dane, powinniśmy wziąć 3 głębokie wdechy, zanim je wpiszemy. I nawet jeżeli ktoś podrzuci nam linka do takiego fajnego narzędzia, które te hasła sprawdzają, no to zastanówmy się, czy rzeczywiście powinniśmy tutaj wpisywać swoje hasło, którego używamy do bankowości, do jakichś wirtualnych portfeli z tylu PayU, czy jednak nie zmienić trochę tego hasła i sprawdzić sobie po prostu moc, tak jak Robert powiedział, podmieniając literki. Dobrze, to będzie teraz moje hasło, którego używałem 10 lat do bankowości elektronicznej. Wstyd się przyznać, ale będzie. Uwaga. Tak, no i to jest to bezlitosne narzędzie, które pokazuje, ile przeciętny komputer potrzebuje czasu, żeby złamać to hasło. Ja nie mówię o kilku komputerach, tak? Często też opowiadamy na szkoleniach o sieciach bot na połączonych komputerach, ile im by to zajęło. Co by nie powiedzieć, jeden dzień to zbyt mało, jak na ochronę bankowości elektronicznej. Obym tylko nie kliknął teraz to okienko tutaj obok, nie? Pamiętam, tak, tak, nie? A druga rzecz to jest kolorystyka. Ja teraz troszkę złamię ten kolor, to piszę kilka tutaj jakichś znaków specjalnych wykombinuję. Widzicie, zmienia się ten kolor na zielony, więc instrukcja obsługi jest prosta. Wpisujemy jakąś frazę, jakiś wyraz, patrzymy, jaka jest siła tego hasła. Jeśli jest naprawdę bardzo źle, typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, na dole oprócz czasu
złamania mamy kilka rad. Na przykład potwierdzenie naszej wcześniejszej grafiki, że jest to jedno z 10 najbardziej popularnych haseł, że jest za krótkie, że zawiera tylko numery. To są te takie proste wskazówki, które słyszymy z różnych miejsc, ale warto je wziąć pod uwagę. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest złe. Jeśli wpiszę kuwertę też dla przykładu, po kolei nadal jest to dostęp natychmiastowy. Możemy zrobić taki przykład bezpiecznego hasła, żebyście zobaczyli, tak, jak to wygląda. Bo to tak narzędzie nas trochę straszy, jak wpisujemy proste hasło, ale ważne są te rady pod spodem i zobaczmy, czy da się zbudować takie proste hasło. Zacznijmy od tego, że wpiszmy słowo Ala. Ala wielką czy małą? Małą, na razie małą. Mała Ala. Mała Ala. Jak widzimy, to są nanosekundy w ogóle. Nie jest dobrze. Czas pomijalny dla nas w tej chwili. Na szczęście system, ten taki przeciętny system powiedział za krótkie hasło, bo 3, a nie 8. To tyle dobrego w tej czasie. Tak, ale mamy już konta, które dopuszczają nam hasła sześcioznakowe i możemy do Ali dopisać kod. Dopiszmy kod i zobaczmy, że... Ala kod wpisuje. Ala kod. Ja mimo tego... Tylko żebyście widzieli, co wpisałem. Ala kod działa tak. Że spełnilibyśmy długość hasła sześcioznakowego, no to dalej okazuje się, że niestety to jest tylko 7 milisekund. Dlatego możemy zwiększyć ilość znaków, gdzie ta matematyka nam się będzie przemnażać i dodamy sobie jakąś dużą literkę, ala kod, no i jakąkolwiek dużą literę, jaką masz po. Dla Ali będzie A. A. I zobaczcie, to już jest 7 sekund, jedna literka, 25 sekund. Ale dlaczego działa matematyka? No bo zwiększając ilość znaków, zwiększamy ilość kombinacji. I co możemy dorzucić do literek? No cyferki, które dodadzą nam kolejnych 10 znaków do mnożenia. W związku z tym dodajmy na przykład cyferkę 1. Dodam ją, zerknijcie tylko, na dole jest komentarz, prawdopodobnie jest to słowo. Fajnie ten system działa, bo on co chwilę analizuje nasze hasło, podpowiadając nam, czym może tkwić problem, że to jest 25 sekund i pomarańczowe tło, czy brązowe, pomarańczowe bardziej. Mam dopisać cyferki teraz, coś się zmieni. Jedną cyferkę, tak. No będzie jeden. Zobaczmy, jaki jest skok. Może się na chwilę usunąć jeszcze z powrotem. 25 sekund. 25 sekund i skaczkujemy na godzinę. Dlatego, że mamy już kilka znaków, które każde mnożenie powoduje, że ta siła hasła wzrasta, bo tak prawdę mówiąc to działa taka dosyć prosta matematyka, ilość znaków razy ilość znaków razy ilość znaków i każdy kolejny znak to mnożenie nam zwiększa. No to możemy spróbować jeszcze dodać jakiś znak specjalny, co podniesie nam ten współczynnik, który tam przemnożamy, o kolejne 20 kilka spokojnie znaków. Nie trudzę się, wykrzyknik będzie. I mamy 3 tygodnie. No i można by powiedzieć, że przy takim jakimś podstawowym portalu nie jest to jakieś straszne hasło, jak jest to jakieś takie konto, na którym nam bardzo nie zależy, no ale na pewno nie zabezpieczałbym tutaj sobie konta, w którym mamy dane osobowe. Przydałoby się coś jeszcze dołożyć. To spróbujmy dołożyć jeszcze jakiekolwiek już w tej chwili 3 znaki. Specjalne dorzucam, żeby był skok. Tak, i zobaczmy, że to jest 34 tysiące lat. Znaczy, gdybyśmy nawet mieli botneta, czyli taką sieć komputerów, która łączy swoją moc obliczeniową w celu ataku, albo uruchomili jakiś superkomputer, to jest już to wynik, który odstraszy większość przestępców do tego, żeby takie hasło łamać metodą brutalnego ataku, czyli taką metodą, gdzie próbuje się zgadywać to hasło. Oczywiście chyba kluczowe pytanie w tym wszystkim jest, jak sobie takie hasło zapamiętać. No bo możemy tutaj wpisać sobie bardzo losowe znaki z klawiatury i uzyskamy jeszcze lepsze wyniki. Jakby się obecnie mógł takie wpisać po kolei różne dziwne znaki i uzyskamy bardzo bezpieczne, bardzo długie hasło. Problem jest tylko jeden, że nasza głowa, jeżeli nie jest przetrenowana do pamiętania numerów, będzie miała problem z zapamiętaniem takiego hasła. No i tutaj pojawia się cały worek metod na tworzenie haseł. Wpisałem, jeżeli się nie pomyliłem, pierwszą zwrotkę hymnu Polski. Wszystko małymi. Powinienem wielkimi? No, co drugą. Hymn Polski powinienem. Ale tak, to jest ta nasza porada pierwsza z artykułu. Tak? Czyli tak. Wyśpiewaj sobie ulubioną piosenkę i wpisz pierwsze litery z tego hasła. Tak, odsyłamy do takiej szczegółowej instrukcji, jak sobie ułożyć takie hasło za pomocą piosenki, biorąc po kolei pierwsze litery wyrazów, wersów czy całych zwrotek. Te metody mogą być bardzo różne. To nie jest tak, że nie możemy korzystać z danych, które są łatwe dla nas do zapamiętania. Możemy, ale nigdy w sposób wprost. Możemy brać pierwsze litery imion, możemy je mieszać. Nigdy pierwsza, jeżeli mamy trójkę dzieci, to pierwszą literkę z pierwszego dziecka, drugą z drugiego. I różnego rodzaju tego miksy, takie, żeby pozwoliły nam zapamiętać to hasło w jakiś sposób taki sensowny dla naszego mózgu, ale żeby też były dla przestępcy czy kogoś, kto je widzi, bardzo losowym ciągiem znaków, żeby tam nie było żadnych takich powtarzalnych rzeczy albo rzeczy, które możemy wyśledzić w internecie albo znaleźć u nas w internecie, o czym będziemy też w dalszej części
opowiadać. Te pierwsze literki będą za słabe w tym momencie dla tych systemów, które oczekują nas właśnie wielkich liter, znaków specjalnych czy cyfr, no ale one zawsze dają nam taką informację, dopisz coś, żeby było ok. Ale jak widać, pierwsza zwrotka hymnu nadaje się na całkiem mocne hasło. Chyba o hasłach tyle. Tak, wracamy, znaczy o hasłach jeszcze chwilę będziemy przy innych tematach, ale ja teraz włączę to udostępnianie, przeskoczę na naszą prezentację, czyli tutaj. Tak, już powinno być w porządku, tak? O hasłach trochę opowiadaliśmy, zaczęliśmy temat bezpieczeństwa, taki, jak Robert wspomniał, techniczny. Natomiast tak naprawdę mówiąc, dzisiaj żyjemy w świecie bardzo cyfrowym i hasła są z nami od wielu, wielu lat, natomiast metody zabezpieczeń i te mechanizmy, one się bardzo rozwijają. Mamy bardzo różne mechanizmy i spróbujmy sobie popatrzeć tak jakby z perspektywy takiego codziennego życia na te mechanizmy. Nie będziemy tutaj ich definiować i szczegółowo opowiadać schematów działania, ale popatrzmy na przykładach, jak to działa. No i pierwszym z takich mechanizmów, który można sobie wdrożyć, zwiększając swoje bezpieczeństwo, jest two-factor authentication, czyli taka metoda podwójnego zabezpieczenia konta, która oprócz hasła wymaga czegoś jeszcze do tego, żebyśmy mogli się zalogować. I chyba z jedną z takich najbardziej popularnych metod to są kody SMS-owe, które w tej chwili przychodzą przy różnego rodzaju usługach. Tak? Jeżeli zalogujemy się na przykład na nasze konto Google'a czy Gmail'a. Włączyliśmy, pamiętaj, bo tak teraz. Tak, nie? Oczywiście musimy to włączyć. Jeżeli zalogujemy się na jakimś nowym urządzeniu, polega to na tym, że oprócz loginu i hasła na nasz telefon przyjdzie specjalny kod, który musimy sobie wpisać w dodatkowo, taki dodatkowy czynnik, który wskaże, że my to jesteśmy rzeczywiście my. I to, co Robert słusznie zauważył, oczywiście podstawową rzeczą, jaką trzeba tutaj zrobić, to włączyć to zabezpieczenie. Czy wiele usług nie ma ich, tych zabezpieczeń włączonych domyślnie. I teraz tak prawdę mówiąc, my jako użytkownicy będziemy decydować o tym, czy dane, które przetwarzamy w danym serwisie, w danym koncie, w danym portalu, są na tyle istotne, że chcemy je dodatkowo chronić. Czy to jest metoda taka super bezpieczna? No oczywiście jest bardzo bezpieczna, ale nie jest stuprocentowa, bo tutaj warto też powiedzieć to, co się często powtarza na szkoleniach z bezpieczeństwa, nie ma stuprocentowych metod zabezpieczenia. Zwróćcie też uwagę, że to się zmienia, mamy te tokeny, zdrapki, potem zdrapki, mamy później te SMS-y, które przysyłają nam jakieś potwierdzenia, na przykład przelewów, które przeskakują do bankowości, ale ostatecznie pojawiły się aplikacje mobilne, tak? W perspektywie ostatniej naszej dzisiejszej części raczej powinniśmy migrować do aplikacji dedykowanych, tak mówią. Tak, ja celowo nie zacząłem od zdrapek, no bo zdrapki po aktualizacji przepisów Unii Europejskiej zostały wycofane. Nie wiem, czy na ile nasi słuchacze śledzą prawo bankowe i to jest nasze ulubione prawo. Pewnie każdy wieczorami sobie czyta. Natomiast był taki moment niedawno, że zaktualizowali te przepisy i wszystkie banki wycofały się z tych zdrapek. One nie kończą swój żywot. Mamy chcą taki, to zmienić. Już chcą to zmienić, tak. No wycofywane są te rozwiązania. Zmieniły się też zasady takiego bezpieczeństwa kont bankowych, tego jak to ma wszystko funkcjonować. I SMS-y są takim chyba najbardziej podstawowym systemem, który jest powszechny, działa, jest w miarę tani. Z drugich, z kolejnych takich rozwiązań, które Państwo mogą znać, no to jest, są aplikacje w telefonie. Najbardziej popularne Google Authentication, Authenticator chyba to się nazywa dokładnie ta aplikacja i taka sama aplikacja od Microsoftu. Tam działa to tak, że jak chcemy się zalogować gdzieś na jakieś nowe konto, na nowym urządzeniu, to będzie nam w aplikacji wyskakiwał kod, nie już przychodzi SMS-em, który sobie przebijam. Ale oczywiście to nie jest wszystko i możemy tutaj stosować bardzo takie nowoczesne metody, do których też zachęcamy, bo sprzęt, który Państwo mają w kieszeniach, jak smartfony, tablety, wyposażony jest w przecudne czytniki, kamery, sensory. I mamy dwa takie zabezpieczenia biometryczne bardzo popularne. Oczywiście, jak zwykle, one nie są idealne, od razu mówimy, tak? I co chwilę pojawiają się jakieś materiały, w których ktoś jednak łamie to, ale mimo wszystko z tych wszystkich biometria jest taką przyszłością lub już jest takim zabezpieczeniem. Tak patrząc z perspektywy użytkownika, bardzo często w Google pojawia się pytanie, czy skanowanie twarzy jest bezpieczne, czy odciski palców są bezpieczne. No bo to są takie dwa bardzo fajne, z których muszę powiedzieć, sam korzystam akurat z odcisków palców, które bardzo łatwo pozwalają szybko odblokować telefon, mamy pewność, że nikt tam nam nie podejrzy naszego kodu do telefonu i tak dalej. Bardzo wygodne rozwiązanie. Czy ono działa? No oczywiście, że działa. Natomiast
jak ktoś pobrudzi palce farbą, to już telefonu może nie odblokować, tak? Jeżeli mamy jakieś uszkodzenia skóry, tutaj już pojawiają się problemy. Natomiast jest to w tej chwili chyba z tych biometrycznych, takich szeroko dostępnych, najbardziej bezpieczne rozwiązanie, dlatego że to skanowanie twarzy okazuje się, że nie jest takie super. Do niedawna było tak. Uśmiechamy się, bo znaleźliśmy taki przykład, który niestety podważa tą metodę. Tak, do niedawna było tak, że ogólnie rzecz biorąc mówiło się, że trzeba patrzeć, jaki producent smartfona i wtedy dopiero decydować, czy odblokujemy sobie twarzą telefon. Dlatego, że część smartfonów powodowało takie fajne zabawy, można było robić ogólnie, że braliśmy zdjęcie z internetu kogoś i można było próbować odblokowywać telefon. Sporo najprostszych takich modeli poległo na takim teście. Część miało dosyć dobrą skuteczność, ale na przykład była to skuteczność na poziomie 80% czy tam 90%, co daje nam taką szansę, że 10% szans jest na to, że ktoś odblokuje zdjęciem czy naszym obrazem z jakiejś kamerki, który przechwycił telefon. No i mamy różnego rodzaju rozwiązania z firmy Apple, Face ID, takie bardzo popularne, mówiło się, że jest bardzo bezpieczne, dlatego że oprócz tego, że porównuje zdjęcie, to jeszcze skanuje głębie twarzy i tak dalej. No ale jak tutaj już widzę, pojawił się link, filmiku o tym, jak dwie bliźniaczki może sobie odblokowywać nawzajem. Pani Magda, zmyty makijaż wieczorem i koniec. I nic nie odblokują, ponieważ wieczorem idziemy spać, a nie odblokowujemy różne rzeczy. Ewentualnie wyświetlenie nocne, żeby nas nie raziło za mocno. To powiem więcej, że obecnie są już dostępne w sieci filmiki, gdzie dwie siostry, które nie są bliźniaczkami, potrafią odblokowywać nawzajem swoje iPhony, bo ich podobieństwo twarzy jest na tyle duże, że tutaj nie ma większego problemu. Jaki wniosek? Trzeba żyć zawsze dobrze z siostrą. Trzeba żyć zawsze dobrze z siostrą, szczególnie bliźniaczką. Bo no tak, z bliźniaczkami to kluczowe. Czy z bratem bliźniakiem, bo to oczywiście działa szeroko. Natomiast jak widzicie Państwo, tych metod dodatkowego zabezpieczania naszych kont jest dużo. I nie ma takiej metody, która jest super bezpieczna i którą zastosujemy i zawsze będziemy bezpieczni. Tu Pani Iza pisze, że trzeba mieć bliźniaczki. No tak, ale jak powiedziałem, już są takie testy, że można mieć podobną siostrę lub podobnego brata, niekoniecznie bliźniaka. Chlona, ale łatwiej mieć bliźniaczkę niż klona teraz. Ale tak, mamy tutaj uwagę, mamy nie straszyć. Będziemy też, nie? Zaraz będzie druga część. I się pośmiejemy z siebie samym chyba. Tak, to nie chodzi o to, żeby straszyć. Ja wychodzę z założenia, że trzeba być po prostu tego świadomym. Sam skorzystam i ostrożnym, sam korzystam z tych rozwiązań. Korzystam zarówno z dwuetapowego tego potwierdzania logowania w różnych portalach, korzystam z odcisków palca. Nie zdarza mi się raczej korzystać z blokowywania za pomocą twarzy. I jestem po prostu świadomy, że to mimo tego i tak muszę dbać o to swoje bezpieczeństwo. Na pewno wszystkie te dodatkowe metody, o których powiedzieliśmy, są lepszym rozwiązaniem niż samo hasło. W szczególności tam, gdzie mamy swoje pieniądze, tam, gdzie mamy bardzo wrażliwe dane. Tam włączmy te dodatkowe zabezpieczenia, bo one zawsze podnoszą nam poziom bezpieczeństwa. Nawet w Pentagonie, w służbach specjalnych nie ma 100% bezpieczeństwa, także nie ścigajmy się z to. Tutaj jest bardzo ciekawy komentarz na czasie, ale to pozostawiam, bo Marcinie, czas przejść do narzędzia. Bo to była dodatkowa ochrona, ale jest taka ochrona namacalna. Przeskakujemy teraz na 4 nazwy. Oczywiście mogą być ich 10. Pewnie się już trochę domyślacie, co to może być, bo już podpisaliśmy ten slajd. Menadżery haseł. Każemy coś, nie? Tak, tylko tutaj jeszcze taki mały mój komentarz, bo oczywiście jak chcemy, mamy to hasło już jakieś ułożone sobie, fajne, mamy dwuetapową weryfikację, no to teraz okazuje się, że mamy kilka kont. No i takie to porady. Skórzę do kamerki, ja ci dam na cały ekran. Takie nasze porady, które wszędzie możemy znaleźć w internecie, posiadaj do każdego konta inne hasło. No i to jest odpowiedź te menadżery haseł, jak po prostu sobie z tym radzić. No bo nie jesteśmy w stanie do 100 kont, czy 50, czy 30 prawdopodobnie zapamiętać trudnych haseł, które mamy gdzieś tam, a powinniśmy mieć je teoretycznie różne. W związku z tym menadżer haseł odpowiada na tą potrzebę, że gdy potrzebujemy mieć bardzo duże ilości haseł, a my uwierzcie nam, że mierzymy się z tym codziennie, bo szkalimy z technologii ilości kont, które zakładamy i kont, które mamy dla naszych użytkowników, jest bardzo, bardzo duża. Praktycznie bez tych menadżerów haseł nie da się żyć.
One działają w dosyć prostej zasadzie. Możemy sobie tworzyć tam konta do poszczególnych portali, generować hasło i loginy i tak prawdę mówiąc są takim sejfem zabezpieczonym i szyfrowanym na nasze hasła. Oczywiście, żeby do tego sejfu się dostać, musimy posiadać jakieś hasło główne. Super hasło. Super hasło, długie, trudne i bardzo trudne do tworzenia. Ale wiemy, jak je tworzyć w Home Security My Password, więc sobie takie super hasło stworzymy. Tak. Coś polecasz z tego? I mając takie hasło, możemy wtedy dostać się do tego banku. Na slajdzie pokazaliśmy rozwiązania, które funkcjonują na rynku. My nie będziemy wskazywać takiego jednego, które jest najlepsze w tej chwili, bo każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Czy są to rekomendowane, znane rozwiązania, tak? Możemy je stosować wymienić. One często, tak jak każda aplikacja, różnią się jakimiś tam drobiazgami. No najczęściej będą się różnimy płatnościami. płatnościami, ale też oferowanymi funkcjami, integracją z innymi narzędziami. Wszystko zależy, jak korzystamy z internetu. W każdym bądź razie warto sobie przejrzeć te cztery narzędzia. Ja pokażę rozwiązanie, którego ja akurat używam, czyli Dashlane'a, ale pokażę dwie rzeczy, które usprawniają znakomicie pracę z hasłami. Nie będę pokazywał, jak tam sobie dodać hasło, wpisać taką zwykłą regułkę, tylko pokażę, że rzeczywiście te rozwiązania menadżerów haseł integrują się z dzisiejszymi przeglądarkami i pozwalają nam bardzo, bardzo prosty sposób zakładać sobie nowe hasła i logować się do nowych usług. No bo ktoś może sobie myśleć, menadżer haseł, potrzebuje się gdzieś zalogować, w związku z tym będę teraz szukał haseł w jakimś menadżerze. No to spróbujmy pokazać, jak to działa na przykładzie jednego z bardzo znanych portali. LastPass darmowy wystarcza, dzięki za rekomendację. Mamy uczestników webinaru, którzy korzystają z tych menedżerów haseł. Musisz chyba zatrzymać. Tak, ja zatrzymam udostępnienie ekranu, bo Marcin pokaże chwilę. Patrząc na zegarek, dwie minutki w tej części, ruszamy dalej. Dużo dla Was przygotowaliśmy. Trzy artykuły, tam było dużo treści, dużo tematów. Staraliśmy się uzupełnić te artykuły tym, co dzisiaj się pojawi, ale też do niektórych rzeczy wracamy, bo są istotne. Tak, ja pokażę bardzo szybko, już widać. Bardzo, bardzo znany portal. I pokażę dwa takie bardzo proste, dwie bardzo proste funkcje, które mnie przekonują do korzystania z menedżerów haseł. Pierwsza to jest generator haseł, który pozwala nam tworzyć bezpieczne hasła. Załóżmy, że nie mam konta na Facebooku, klikam sobie utwórz nowe konto i oczywiście muszę wypełnić jakiś formularz. W większości przypadków, czyli w 90% przypadków, jeżeli dobrze jest zbudowana strona internetowa, to w momencie, jak sobie kliknę tutaj w pole nowe hasło, to zobaczcie, co się pojawia. Pojawił mi się włączony w moim Dashlane'ie generator, który sam wygenerował mi założone hasło. Oczywiście tam można sobie zdefiniować długość, ile znaków i tak dalej. Są takie usługi na zewnątrz, jak generatory haseł. Dobrehaslo.pl mi się przypomniało teraz. Tam możemy też generować, ale to jest wbudowane w menadżera haseł. Tak, ono jest szybkie i wygodne i te wszystkie rozwiązania, które pokazaliśmy, mają tego typu rozwiązania. One różnie troszeczkę działają, ale prawie każdy ma podobne rozwiązanie. I proszę zobaczyć, pokażę to hasło oczywiście. No. Jak widzimy, bez problemu to hasło zostało tutaj utworzone. W momencie, jakbym wypełnił sobie ten formularz już do końca, to klikam zarejestruj się i to jest wszystko, co muszę zrobić. Po prawej stronie pojawi mi się tylko okienko, czy chcę zapamiętać to hasło. I to jest wszystko. Ja nie muszę ręcznie tego wpisywać, nie muszę chodzić gdzieś tam po Dashlane'ie czy po jakimś LastPassie i sobie tam grzebać, dopisywać, spisywać linki. To wszystko się zadzieje automatycznie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w 90% przypadków działa to bez problemu, jeżeli strona jest poprawnie napisana. I teraz pokażę drugi taki feature, który ładuje sobie tylko Facebooka. To jest automatyczne logowanie. W naszym przypadku, tak jak widzieliśmy, możemy mieć dużo kont do Facebooka. Jeżeli chcę się na niego zalogować, to proszę zobaczyć, wystarczy, że wybiorę sobie konto, on automatycznie wypełnia mi takie pole. Jeżeli mamy na przykład na jakiejś grupie szkoleniowej, tak jak u nas, kilka userów, takich użytkowników, no to wybieram sobie, na którego chcę się zalogować i zobaczcie, to trwa dosłownie chwilę. Jak widzimy, zalogowało mnie. Pozwolę sobie zamknąć swojego prywatnego 30 sekund, Facebooka. 30 milisekund każdy miał, żeby zrobić zrzut ekranu Marcina profilu. Tak, nic tam strasznego nie ma, natomiast chciałem pokazać to na żywym organizmie, że naprawdę to logowanie, korzystanie z kilku kont, zapisywanie, generowanie haseł jest bardzo, bardzo szybkie.
Dobra, wracamy do naszej prezentacji, bo kończymy właśnie część pierwszą, ale miało być nie tylko o wiedzy, zasadach postępowania, nie tylko miało być o ochronie, o programowaniu, tutaj taki przykład menedżera haseł, ale na chwilkę jeszcze wrócimy, kto jeszcze korzysta z menedżera haseł. O, właśnie, to też będzie ciekawa odpowiedź na czacie. A ja wracam do myśli, do nawyków. Popatrzmy na naszą prezentację, bo przed nami ostatni slajd z tej części technicznej, czyli podsumowanie. Jak szukałem zdjęcia na to podsumowanie, to miałem taką wytyczną. Słuchaj, jakby znalazł takie zdjęcie, co ludzie przyklejają karteczki z hasłami na laptopie, żeby nie zapomnieć. I jak usłyszałem to, że będziemy o tym mówić, to przypomniały mi się wszystkie karteczki w miejscach pracy, w których byłem wcześniej, przed obecnym, mam nadzieję, bo my tak nie robimy na szczęście, gdzie ludzie mieli gdzieś schowane to, gdzieś w notesie, w biureczku, na laptopie, gdzieś tam coś tam było. To jest jeden z naszych nawyków, jak nie zgubić hasła, które jest istotne. Oby nie było to super hasło do menedżera haseł. Ale to nie tylko to. Nie, mamy jeszcze takie inne nawyki związane z hasłami. Ja małżonki nie mogę namówić, ja korzystam. Menedżer haseł. Mamy świadomych uczestników spotkania. Co jeszcze o nawykach oprócz hasełek? Popatrzmy. A, to może to. Mówicie tak dalej. Tak, ja myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo powiedzieliśmy, zobaczcie, przeszliśmy taką drogę. Mamy fajne hasło, włączyliśmy sobie jakieś tam uwierzytelnianie, skorzystamy z menedżera haseł, mamy bardzo fajne, generowane, bezpieczne hasła. Ale tak prawdę mówiąc, to nie jest koniec naszej przygody z bezpieczeństwem takim technicznym w sieci, bo to jest ta część, gdzie ogólnie zależy nam na tym i dbamy o to bezpieczeństwo, ale niestety w tej części drugiej to bezpieczeństwo nie zależy od nas. Zależy od operatorów tych portali, od administratorów, od hostingodawców. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć od różnego rodzaju usługodawców w internecie. No a im się zdarzają różne przygody. Śledzicie wpadki dużych firm, gigantów, którzy którzy przekazują dane ze swoich baz danych, maile, adresy nasze, numery telefonów, imiona i nazwiska. Co chwila o tym ktoś pisze. Jak nie wiem, czy czytacie niebezpiecznika.pl, ale tam co chwilę donoszą, czy to w newsletterze, czy na głównej stronie o tym, co ostatnio wyciekło. I jeżeli nie macie dzisiaj co robić, to polecamy Wam świetne narzędzie do tego, żeby zobaczyć, co już wyciekło, w którym roku i od kogo. Przyłączam się. Opowiadaj Marcin dalej, a ja będę przyłączał tak, się. Bardzo krótko pokażemy to narzędzie, bo można tam się bawić bardzo długo. Link będzie oczywiście na czacie, już się pojawił. To jest narzędzie, które pokazuje, można powiedzieć tak potocznie, komu, gdzie i ile wyciekło. Oczywiście danych różnego rodzaju. W bardzo dużym skrócie powiedzmy, że tutaj znajdziecie wszystko. Słuchajcie, narzędzie jest super, dlatego że można się tak cofnąć do 2005-2006 roku i przewijając ekran w górę patrzeć, co tu się dzieje. Wiadomo, im większa kulka bąbel, tym większy wyciek danych z danej marki. I te kolory oznaczają różne też sektory, branże. Tutaj mamy czasem przerażające dane i znane nam marki. Dla graczy polecamy wycieki z 2011 roku ze Steama i Sony PlayStation Network, ale tu będą duży gracze, tak jak Yahoo. Jak mamy u siebie Allegro, eBay popularny na całym świecie. Mamy odpowiednik NKPL, czyli naszej klasy za wschodnią granicą, czyli VK. Tutaj wszystkie te bąble są wrzucone. Jest tego dużo bardzo. Jest dużo i zobacz, co też się dzieje. Najważniejsze jest chyba to, że każdy bąbel można sobie kliknąć i poczytać, co tam się zadziała. Tutaj, jeżeli byście, jak się mówi, gośćmi hotelowymi w 2017 roku w sieci, no to warto tu kliknąć i poczytać. Ja jedno kliknięcie zrobię, bo otwiera się nam nowa strona internetowa i opis, co to był za wyciek, kogo dotyczył, jakie dane wypłynęły. Nie przeraża jedno, że im dalej idziemy, tym gęściej tutaj, jeżeli chodzi o bąble. Tak? One są większe, są spektakularne, obejmowały się Facebookowi, pewnie słyszeliście o tych wyciekach w tamtym roku. Możemy je też przefiltrować. Jeżeli coś nas szczególnie interesuje, dla graczy finanse, myślę, że to jest filtr bardzo właściwy, żeby zerknąć, czy nie mamy przypadkiem tam lub nie mieliśmy tam swoich kont. Tak. Zostawiamy to narzędzie dla Was do zabawy. Przeklikajcie. Oczywiście, Pani Magdo, tak, jest takie narzędzie, już pojawił się jego adres, my też dzisiaj wspomnimy, taki jest plan w dalszej części. I tam można sobie sprawdzać te rzeczy, czy nasz adres mailowy gdzieś tam wyciekł.
Daniel Kamiński napisał Have I Been Pwned. Jak wejdziecie na tą stronę, wpisacie swój adres mailowy, zobaczycie, czy wasz adres mailowy brał udział w tym wycieku, tak potocznie mówiąc. To jest istotne, bo pierwszy odruch jest jaki? Jak coś gdzieś zawędrzyło nasz adres mailowy, to nasze hasło, nasze dane są zagrożone, więc pierwsza rzecz, zmieńmy je. Tak? To jest naturalne. Dobra, chyba czas na kolejną część. Marcinie, bo tak, podsumowanie części pierwszej było czas na czasy, w których przyszło nam żyć. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby nie wstawić memów internetowych dotyczących czasów, w których żyjemy. Mówimy o tym ostatnim roku, też bardzo specyficznym, tak? Pandemicznym, zdalnej pracy, edukacji, ale też jak widzicie na slajdzie po lewej stronie, wiele się z tego ziściło. Czy faktycznie tak to wygląda? Czy nauka zdalna jest taka, jak ma być? Czy praca i home office spełnia nasze oczekiwania? To jest inna rozmowa, ale za tym idą konkretne rzeczy. Tak, warto powiedzieć, że przede wszystkim nasze życie w sieci, w ogóle w tym cyfrowym świecie, bo to nie tylko sieć, jest bardzo intensywne w tej chwili. Mm-hmm. Wszystkie stare zasady bezpieczeństwa, o których mówiliśmy, wspomnieliśmy o kilku tylko oczywiście, one obowiązują. Tam się nic nie zmieniło z hasłami i z tymi rzeczami, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Ale nigdy z taką intensywnością tak tłumnie nie siedzieliśmy w internecie i nie bawiliśmy się w pracę zdalną, w naukę zdalną i w innego rodzaju aktywności. Nawet teleporady dzisiaj mamy zdalne. W związku z tym do tych wszystkich zasad, które znamy i z którymi zaczęliśmy już trochę funkcjonować, doszło cały pakiet rzeczy związanych z tym naszym funkcjonowaniem dzisiaj w sieci, w takim pandemicznym świecie. I to, co chyba warto by było podkreślić, skok technologiczny, który jest dokonany w tej chwili w czasie pandemii, między innymi w szkołach, ale w zakładach pracy, jest niesamowity. Znaczy, normalne wdrożenie tych technologii do szkół zajęłoby pewnie 5 lat dobrego planu szkoleń, edukacji. Znaczy, znając to podwórko, wiemy, że to jest ciągle we wdrażaniu, planowane, tak inaczej trochę działa biznes. Tak. Inaczej działa edukacja. Ale ten biznes też jeszcze potrzebowałby czasu. Duże firmy nowoczesne by to wdrożyły, a mnóstwo firm, po prostu musieliśmy wszyscy wskoczyć na głęboką wodę. Wszyscy. I nagle się okazuje, że polska szkoła się zmieniła, że polskie zakłady się zmieniły, że procent osób pracujących na pracy zdalnej jest coraz większy i że da się tak żyć. Z tym się wiążą różnego rodzaju zagrożenia, o których w paru słowach postaramy się opowiedzieć. Ekspertami na spraw bezpieczeństwa musieliśmy się stać nagle wszyscy, tak? Znaczy nic nas już nie zwolni z tego, w związku z tym, że przebywamy tyle godzin w sieci. Tutaj mamy część drugą, zdalne życie, czas na kolejne memy. Memy dotyczą życia w tle. Życie w tle opisane przez nas też w artykule, czy to wszystko, co oglądacie w mediach, to wszystko, czego sami doświadczacie, pracując zdalnie ze zwierzętami, z dziećmi, dwójką, trójką, z informacjami, które wysyłacie swoim pociochom, że w tym momencie nasz pokój został zarezerwowany na pracę zdalną i to już nie jest mama, tylko pracownik firmy X, to pomieszczenie, które było wcześniej sypialnią, kuchnią, już nie jest tym pomieszczeniem, tylko jest gabinetem, w którym pracujemy. Doświadczamy tego wszyscy. Pewnie macie różne wrażenia z tego, jak się pracuje w domu. Część osób jest to dane, część osób nie może tego doświadczyć, ale chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na życie w tle, bo to się zmieniło przez to, że łączymy się nie tylko tekstowo, tak? To nie są tylko komunikatory, tylko włączamy mikrofony, więc wszystkie odgłosy w tle, które dotyczą naszego życia prywatnego, naszej rodziny, mogą się pojawić na naszych spotkaniach na przykład zawodowych. Mam jeszcze chyba jeden slajd, możemy przeskoczyć już na niego, dotyczący kamerek i mikrofonów. Tak, i tutaj warto powiedzieć, że są dwa takie aspekty. Można powiedzieć zagrożenia i porady. Trzeba pamiętać o tym, że to wszystko, co dzieje się w czasie takich naszych spotkań, pracy w domu, jeżeli mamy włączoną kamerę i mikrofon, jest publiczne. To znaczy, jeżeli pokażemy się w stroju niewłaściwym, to zostanie zapamiętane. I to są takie przykłady, które funkcjonują w sieci, można znaleźć mnóstwo filmików, ale pamiętajmy o tym, że w tych kadrach, które są u nas w domu, to poza naruszeniem takiej naszej prywatności, bo musimy kogoś wpuścić do nas, do tej naszej prywatnej przestrzeni, no to mamy rzeczy, których nie chcemy pokazywać. To mogą być jakieś dokumenty, które gdzieś leżą, to mogą być jakieś rzeczy gdzieś na półce, to może być gdzieś przyklejone hasło na jakiejś tablicy. Flipchart wystający z tyłu z podsumowaniem spotkania na przykład. Tak, to mogą być jakieś plany sprzedażowe, to może być coś w tle, na co normalnie nie zwrócimy uwagi, a może
spowodować jakieś zagrożenia czy naszej prywatności, czy bezpieczeństwa, czy ujawnienia jakichś danych. Oczywiście my w artykułach dosyć mocniej naciskaliśmy tutaj naszą stronę taką zawodową, czyli ujawnienie chociażby danych osobowych, czyli złamanie słynnych przepisów RODO. Tak samo jest z mikrofonami, pamiętajmy o tym, że my możemy tutaj sobie siedzieć w tej chwili rozmawiać. Dzisiejsze mikrofony pojemnościowe są bardzo czułe i gdzieś w tle może się odbywać rozmowa biznesowa, a może być po prostu kłótnia mamy z tatą, dziecka z synem, czy cokolwiek innego i to wszystko wypływa w sieć. Da się z tym żyć, bo bardzo łatwo można sobie z tymi rzeczami wszystkimi radzić, bo to są proste rozwiązania, tak? Ale trzeba o nich pamiętać. I szczerze mówiąc, jak przygotowujemy się na przykład do wystąpień webinaru, mam nadzieję, że dzisiaj nam się tutaj nic nie wyświetli. Wiecie, książki poukładowaliśmy odpowiednie, rakieta jest, tak, flipchart, wszystko jest tak, jak trzeba, ale trzeba się do tego przygotować. To nie jest takie naturalne, że ogarniesz się przestrzeń, już jest. Wszystko, co wyskoczy nam teraz na komputerze, każde powiadomienie, połączone oprogramowania mogą pokazać przy udostępnionym ekranie, tak, Lego. A to o tym można byłoby długo. Na inny wchodźmy w temat. Ale wszystko, co jest połączone, na przykład mamy takie aplikacje, które łączą się z naszymi telefonami, wyświetlają nam SMS-y, przychodzące maile. W momencie, kiedy udostępniamy ten ekran, może się to pojawić. Dokładnie. Ja mam na przykład spięty telefon z komputerem, żeby sobie z SMS-ów kopiować rzeczy wygodnie. No ale w tej chwili, jak mam udostępnił ekran, ktokolwiek do mnie zadzwoni, to Państwo zobaczą, kto do mnie dzwoni, imię, nazwisko i tak dalej. Dlatego ja będę udostępniał ekran. Ale jak z tym żyć? Znaczy, trzeba tutaj sobie tak jakby pamiętać znowu o tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Na spokojnie, nie klikamy w pośpiechu przycisku connect, połącz, czy jak on się nie nazywa, tylko powinniśmy do takiego każdego połączenia się przygotować. Bardzo prosty sposób. Wystarczy ustawić sobie tło. Większość komunikatorów dzisiaj na to pozwala i już nie mamy tła, nie widzimy tego, co jest. Na szczęście one się też dostosowywały w trakcie ostatniego roku, prawda? Tak, mnóstwo funkcji doszło. Doszło takich, które zapewniają nam prywatność lub oddzielają tą ścianę z tyłu od naszego odbiorców. Jeżeli chodzi o mikrofon, wystarczy wchodzić na spotkania z wyciszonym mikrofonem. To też taka kultura, która zaczęła już obowiązywać na spotkaniach duży. Nie ma szumu, nie ma tej całej kakofonii, która się dzieje w międzyczasie, ale też to jest kwestia tego, że nie słychać, co się u nas dzieje. Włączamy mikrofon, jak chcemy zabrać sobie głos. I takich porad bardzo prostych jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj znowu odeślemy troszeczkę do naszego artykułu, bo nie wszystko w dzisiejszym webinarze się zmieści, ale pamiętajmy o tym, koleżanka podpowiada, rozmycie tła, tak, różnego rodzaju tła, rozmycie. Ale super, że Teams nam wprowadził tą opcję taką prostego dodawania tła. Wcześniej musieliśmy kombinować, rzucać te pliki do folderów gdzieś tam na Windowsie, a teraz kliknij, dodaj plik, wstawiamy tło i jesteśmy w innej przestrzeni, tak? Tak, super. I wprowadza też jakiś element ciekawy na różnego rodzaju spotkania, szczególnie z młodzieżą. Tak, jak się prowadzi codziennie zajęcia, to można to w jakiś sposób. Także pamiętajmy o tym, że to, co jest w tle, to, co gdzieś słychać, zawsze po kliknięciu connect, to jest od razu dostępne, jeżeli sobie tego sensownie nie skonfigurujemy. Znowu taka porada, która powtórzona, trzymaj mokie wdechy, zastanówmy się, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby się w tej chwili łączyć. Fajnie, że te narzędzia mają taki tryb przygotowawczy, nawet ten webinar, który przygotowujemy, mamy taki pokój bezpieczny, dopiero rozpocznie wydarzenie, kiedy wszystko zadziałało, kiedy wszystko to, co jest w kamerze, obejmuje tylko informacje na przykład niepoufne. Dobra, przeskoczmy jeszcze, mamy dwie rzeczy w tej części, bo tak, mówimy o zaciszu domowym. Nie mogliśmy się powstrzymać przed tym zdjęciem z naszego artykułu. Miejsca publiczne. W ogóle zawsze wszystko, co w miejscach publicznych robiliśmy, powinno być chronione. Stare zasady obowiązują nadal, ale tym bardziej teraz, kiedy też sieci monitoringu się bardzo rozwinęły, kiedy używamy urządzeń mobilnych w różnych przestrzeniach, kiedy pojawiły się takie naturalne łączenia, tak, z tak zwanymi Wi-Fi publicznymi. Na to też trzeba zwrócić uwagę, bo ten z jednej strony pośpiech i wygoda tego życia i korzystania z nich może spowodować, że tracimy czujność. I znowu o tych naszych nawykach, tak? Tracenie czujności, jeżeli używamy urządzeń elektronicznych, może być to zgubne. Znaczy tutaj w ogóle taki ciekawy przykład można powiedzieć. Rozmowa? Wystarczy, na głos, tak? Znaczy nie, wystarczy pracować w domu. Mhm. Teraz do domu przynosimy sprzęt firmowy, przynosimy firmowe dokumenty, kładzimy je na biurku i tak dalej. I tak prawdę mówiąc, jeżeli tam są na przykład dane osobowe, to nasza żona, mąż nie ma upoważnienia do czytania i przetwarzania tych danych. No chyba, że ma upoważnienie żony do przetwarzania danych. Tak. Zwróćmy na to uwagę, że to nie jest tak, że my możemy wszystko wszystkim pokazać. To nie jest tak, że możemy sobie umowy poufne, dokumenty... Mówisz o polityce czystego biurka. Tak, polityce czystego biurka rozłożyć w restauracji, przy szybie, gdzieś w publicznym widoku, bo zawsze może ktoś to nagrać, zawsze może ktoś zrobić zdjęcie. I to jest znowu taka
prosta zasada, żebyśmy zawsze pomyśleli, gdzie pracujemy, co wyjmujemy i co pokazujemy. A wiesz, czy mi się jeszcze kojarzy ten slajd, który teraz puściliśmy? Wcześniej na niego tak patrzyłem. Kwestie jakości też zdjęć, które mamy teraz zrobić. Tak? Czyli tak zwanych zoomów, przybliżania tego, co na tych kartkach w ogóle tam się znajduje. Bo niby daleko, a jednak w tych czasach te możliwości aparatów cyfrowych zupełnie inne niż były wcześniej. Także to nasza wędrówka z pracą, wędrówka ze szkołą, ona niesie też ten taki dodatkowy aspekt możliwości ujawnienia swoich danych albo zachwiania tej naszej prywatności właśnie w ten sposób, że ktoś gdzieś coś wystarczy, że podejrzy albo podsłucha. Nie mówimy o tym, że ktoś rozmawia na głos przez telefon w komunikacji miejskiej, nie? Dzisiaj? Nie, nie. Odpuśćmy. Oczywiście. To... Ale powiemy o jeszcze jednej rzeczy w drugiej części, bo zastanawialiśmy się, co dla Was wybrać. I to, że się zmieniły sposoby komunikacji, czekajcie, musimy poczytać tego, na czacie coś ciekawego jest. Nie wylogowanie się, to piszę do wszystkich. Tak, podszywanie się jest popularne. W ogóle niewylogowywanie zawsze kusi, prawda? Żeby podszyć się pod kogoś i zrobić mu żart, bo rozumiem, że o tym piszesz na czacie, natomiast nie zawsze to się kończy żartem. Uprościła się bardzo komunikacja, ale w takim znaczeniu komfortu stosowania usług zewnętrznych, często niezabezpieczonych, nie dających nam żadnej gwarancji do tego, żeby realizować zawodowe jakieś cele. Na przykład wysłanie dokumentów, które zawierają dane wrażliwe. Wybraliśmy jakieś popularne media społecznościowe. Ja nie mogę zapomnieć wszystkich akurat szkół, ale też zdarza się to w biznesie, które wykorzystują na przykład tak lekko podchodząc do tego Messengera, tak? Do tego, żeby załączać jakieś pliki z danymi i wysłać swoim pracownikom, bo już tam są. Bo nie trzeba stwarzać. Ja będę tu monotematyczny dzisiaj bardzo. No dobrze, strasznie. Tak wszyscy straszą tym rodem, ale to trzeba patrzeć na Marcin, to. Marcin, będzie straszny rodem. Tak, znaczy... Przesyłanie danych osobowych przez Messengerem nie jest dobrym pomysłem. Umieszczanie ich w publicznej chmurze Google bez umowy powierzenia też nie jest tym dobrym pomysłem. Tym bardziej, że Messenger to Facebook, Facebook to Stany Zjednoczone, poza krajami Unii Europejskiej. To w ogóle inne jeszcze przepisy. Tak, tutaj w ogóle dochodzi transfer danych, przekazanie danych poza teren Unii Europejskiej. Wchodzimy w bardzo skomplikowane aspekty prawne, a nie o to dzisiaj chodzi. Ja zwrócę uwagę na prostszą rzecz, która może wiąże się trochę z danymi osobowymi, ale czy komuś z Was nie zdarzyło się wysłać PESEL-u na przykład swojego znajomym tam Messengerem, bo trzeba kupić bilet, bo trzeba zrobić rezerwację na samolot. Kleimy po tych komunikatorach, po różnych kanałach w ogóle komunikacji bardzo dużo naszych danych osobowych. Stało się to takie naturalne. Ej, daj mi swój PESEL, pyk, ja tu pyk. No prosto, już trzy kliknięcia, masz to pod ręką. Cztery razy kliknę palcem i PESEL poleciał. I tak zbieramy te dane. Natomiast musimy być świadomi tego, że te dane, które płyną tymi kanałami, niekoniecznie muszą być szyfrowane, to po pierwsze, a po drugie one są cały czas gromadzone i przepływają przez serwery różnych usługodawców. Dopóki nie wczytamy się bardzo dokładnie w dokumenty, takie jak polityka prywatności... Ale o tym w trzeciej części. To tutaj nie wiemy tak naprawdę, co z tym PESEL-em się zadziało, gdzie on jest przechowywany, czy został komuś udostępniony i tak dalej. W związku z tym bardzo powinniśmy zwracać uwagę w tym takim znowu szybkim naszym życiu klikaniu i zastanowić się dwa razy, czy nie wysyłamy czegoś, co nie powinno tym kanałem pójść. I tu chyba ten najbardziej aspekt, który wypłynął w czasach pandemii obecnie i nasileniu tych cyfrowych aktywności, to jest kwestia mieszania życia zawodowego z prywatnym. Bardzo często pracownicy pracując w domach mają dostęp do danych firmowych i chcą sobie podesłać na przykład dane klienta. W związku z tym nie korzystają z systemu firmowego, który wymaga autoryzacji, tam długiego logowania i tak dalej, tylko puszczą sobie szybko Messengerem, WhatsAppem czy czymkolwiek innym. No to jest tak jakby działanie bardzo... Ale wiecie, dlaczego my o tym mówimy? Bo to jest przerażające, bo to po prostu się dzieje. Nawet jeżeli jesteście uczestnikami tego spotkania, bo świadomie poświęciliście czas o godzinie prawie 19, to jest gro ludzi, myślę, że większość ludzi, którzy w ogóle o tym nie myśli tak na co dzień. Mam wysłać dane dziecka do szkoły? No to wyślę. Jaki komunikator? A szkoła teraz Messengerem to robi. Tak, i warto wczuć się w rolę, że to mogą być nasze dane. Znaczy, bo to nie chodzi o to tylko, że my jesteśmy pracownikami, którzy to robią, ale to mogą być nasze dane, które gdzieś latają dziwnymi kanałami niezabezpieczonymi i chyba nikt z nas by nie chciał. WhatsApp nie ma szyfrowanych wiadomości? WhatsApp ma szyfrowane wiadomości, tak, natomiast jeżeli nie mamy umowy powierzenia danych osobowych z tą firmą, to nie powinniśmy tam danych osobowych ładować, że tak powiem, potocznie. Temat jest... Temat rzeka. My teraz mocno w tym siedzimy też firmowo. Tak, oczywiście jest jeszcze Signal. Najbezpieczniejsze są komunikatory, które zapewniają szyfrowanie end-to-end, czyli takiego pomiędzy użytkownikami. I tutaj tak, jeżeli już, to tylko takie.
Dzięki za Izabela Ferenc napisała o urzędnikach i pracy z nimi. Myślę, że każda grupa zawodowa ma sporo do zrobienia w tym skoku technologicznym, który wszystkich zaskoczył, jak zima zaskakuje drogowców co roku. I tym to jest kwestia naszych kompetencji, nas wszystkich po prostu. A wysłanie poprzez SMS i e-mail to dosyć znane stare, tak zwane stare kanały. Wszystko zależy gdzie, jaki usługodawca, nie? Tak, tak. No wszystko zależy od tego, czy to jest poczta służbowa, prywatna, gdzie, jak, czy to są, jak jest ta poczta administrowana, jak jest ustawione, jakie mamy umowy powierzenia. Znaczy to jest bardziej skomplikowany świat. To jest oferta dla osób prywatnych, dajmy na to na przykład, jeżeli chodzi o maile, tak? Pocztę tak, elektroniczną. Tak, tak. Jest oferta dla biznesu, dla korporacji, dla firm. Tutaj trzeba zrobić oddzielny webinar, bo w ogóle kwestia RODO i naszych danych, które funkcjonują w sieci, jest bardziej skomplikowana. Ciężko powiedzieć w dwóch słowach. Mail może być bezpieczny i może być niebezpieczny. SMS-y tak samo, wszystko zależy od tego, jak funkcjonujemy i jak to sobie działamy. Dobra. Część trzecia przed nami. Też duży temat, bo jeśli pomyślimy o cyfrowych śladach, o tych wszystkich okruszkach, które zostawiamy po sobie w postaci tekstów, zdjęć, filmików, w których bierzemy udział, które my kręcimy lub my inni o nas stawiają, kwestia udostępnień i tego wszystkiego robi się duży temat. Ale znowu, pomyśleliśmy dzisiaj z Marcinem, jak domykać ten webinar trzecią częścią i co wybrać dla Was istotnego i trochę będzie z naszego życia, tak? Czym się teraz zajmujemy i co nas też zaskoczyło w jakiś sposób, więc za chwilę. No i przede wszystkim powiemy o tym, że nasiliły się pewne tendencje w ostatnim czasie, tak? Tak, przede wszystkim pewnie słyszeliście o tym, że nasza prywatność sieci funkcjonuje tak bardzo różnie i coraz więcej podmiotów nas śledzi. Zbierane są o nas dane, często anonimowe, ale które pozwalają nas profilować w takie specjalne koszyki, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, co kupujemy. Tych mechanizmów jest bardzo dużo i warto zdać sobie sprawę, że nawet taki Facebook ma takie narzędzie jak Pixel, które można wklejać sobie na stronach internetowych i w innych narzędziach i on potrafi po prostu sobie łączyć nasze konto facebookowe z naszą aktywnością w sieci. To jest taki cyfrowy ślad, który ze sobą zostawiamy. Trzeba być świadomym tego śladu, tak jak jesteśmy świadomi już tych poprzednich zagrożeń różnego typu. Jednym z takich chyba bardzo popularnych rzeczy, które pewnie wielu z nas wkurza, to są ciasteczka i cookiesy, które pojawiają się na stronach, które musimy klikać. To dzisiaj też to pokażemy, prawda? Tak, szybko pokażemy za chwilę. Zmienię Ci slajd, bo zacząłeś mówić o tym, co analizuje nasze dane. Analizuje to wszystko, te nasze ruchy, łączy te puzelki, dając informacje. I nieprzypadkowo, słuchajcie, znalazły się tutaj i pieniądze, i wykresy statystyczne, i ten cały świat, ja bym to nazwał takiej komercji, która bardzo chętnie śledzi, gdzie byliśmy, jakie trendy, jakie zachowania nasze, tak, zostawiliśmy w sieci. No i to się przekłada na reklamy, które widzimy, tak? No tak, wszędzie chodzi o pieniądze. I tutaj pamiętajmy o tym, że takim chyba jednym z podstawowych mechanizmów, który tak trochę pewnie bezmyślnie już trochę klikamy, bo tych komunikatów o tych cookiesach, czyli ciasteczkach pojawia nam się na tych stronach internetowych mnóstwo, ale musimy być świadomi, że te cookiesy to są właśnie te elementy, które trochę zagrażają naszej prywatności, to znaczy to są te elementy, które pozwalają nas śledzić. Taki ciasteczko zapisane jest, będę posiłkował się chyba cały czas tym Facebookiem, bo on jest jednym z największych portali społecznościowych, takie ciasteczko cookies, które leży sobie facebookowe na naszym komputerze przez jakiś czas, ono jest gdzieś tam w tle aktywne i wchodząc na kolejną stronę sklepu internetowego, to Facebook wie, że tam się już pojawiliśmy i można stosować mechanizmy, które pozwalają prześledzić taką całą naszą drogę w sieci. No i czy to jest takie mocne naruszenie bezpieczeństwa? Zależy jak na to patrzeć. Na pewno bardzo zagraża to naszej prywatności i osoby, które zajmują się marketingiem, bardzo dobrze mogą sprofilować nasze zachowania. Chyba coś pokażemy. No tak, tak, pokażmy w ogóle. Tak, dużo się dzieje na czacie. Mamy artykuł Noemi o kłódkach i ciasteczkach. Noemi, proszę bardzo, chciałaś o kłódkach i ciastkach? Mamy slajd o kłódkach i ciastkach. Tutaj komentarz powyżej 200 lajków. Facebook mówi więcej o nas niż partner, partnerka. W ogóle Facebook dużo więcej wie, ale te usługi też się łączą. Chyba to chcemy pokazać. Polecam sprawdzenie sobie we wszystkich portalach. Można pobrać dane, które o nas dany portal ma. Są tam specjalne zakładki, no, prywatność, można sobie pobrać taki pakiet danych, które przechowują was Facebook, Google, Twitter i tak dalej. Była taka słynna akcja, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej pani, która z jednym z tych portali sobie pobrała taką wiadomość, tu była akcja taka medialna, 800 stron jej wyszło A4.
800 stron A4 informacji i aktywnościach w sieci, o tym, co pisze, co robi, co klika i tak dalej, no bo to wszystko można sobie pobrać. Pokażmy to. Pokażmy taki prosty mechanizm, jak można sobie w ogóle zobaczyć te ciasteczka. Będzie o kłódkach i ciastkach w praktyce. Udostępnijmy ekran, w takim razie mojej przeglądarki internetowej. Przygotowaliśmy się. Tak, bo te ciasteczka są takie nieulotne. My chcemy wam pokazać, jak w ogóle namierzyć te ciasteczka, gdzie je znaleźć. Chyba chcieliśmy pokazać to na tej stronie. Jakikolwiek prawda? Popularny portal. Przyszło mi do głowy. Ale to może być każdy inny portal, możemy kilka pokazać. W pasku adresu, przed paskiem adresu mamy informację HTTPS, czyli oszyfrowanie połączenia. Chcecie, tylko zdajmy to. Klikam na kłódkę. Co tutaj mamy ciekawego? Czy ktoś z was zagląda tutaj czasami do tej kłódeczki? Zacznijmy od uprawnień witryny? Nie, ja bym zaczął od razu chyba od ciasteczek, bo każdy wieczorem już mieć ochotę na deser. No nie, 78 teraz. Jak sprawdzaliśmy wcześniej tą stronę, było trochę mniej. To się tak, to zależy, bo te kasy się zapisują, nadpisują, one mogą sobie tam pochodzić. Tylko wiesz co, załadowanie ekranu jeszcze nie widać tego, co pokazuje. Tak, więc jeszcze raz. Może zatrzymaj swoje? Ja nie mam. To jeszcze raz, dzięki za komentarz. Jeszcze raz włączymy, wyłączymy, powinno zaskoczyć. Aplikacja. Certyfikat strony przy bankowości, klikanie na kłódkę, to podstawa. Oczywiście, że podstawa, ale nie wiem, czy państwo wiecie, że te certyfikaty to też jest głębszy temat, ponieważ występują na kilku poziomach i niektóre weryfikują tylko domenę, a nie firmę. W związku z tym tutaj też jest to po kolei, bardzo dużo. Bo tak, wróciliśmy do udostępniania, już widzicie ekran, WP.pl wskoczyło, mogło być coś innego, może być onet.pl, wymyślam, kłódki, szyfrowane połączenie HTTPS, no i tutaj, jeszcze więcej onet. No mamy 84 ciasteczka. Cookie. Wchodzimy w to, pooglądamy, co tu ciekawego jest. Double click net, znaczy to nie będzie to wszystko. To jest system taki, reklam. To jest system reklam. Tu mamy Facebook, kliki cookie, co to zbiera? No to pewnie jest Pixel, śledzenie reklam, śledzenie reklam, przypisywanie kont użytkowników. Google.com. To Google Analityki, pewnie Google Ads. Tak, żeby wiedzieć, czy to wstawiają, tak, ktoś klika. Events, Onet ma swoje. Własne Onetu. I kolejne Onet. Tak, jak widzimy, 84 ciasteczka na wejście, żeby można było sprofilować to, co państwo sobie klikają, gdzie sobie tam chodzimy po tych stronach, śledzić nasze ruchy. I żeby powiązać nasze działania z kontami w social mediach, no bo to daje wiedzę reklamową, zresztą i nie tylko, która pozwala potem nasze dane sobie zgromadzić. No i też dostosować do nas różne oferty. Sprawdzamy jeszcze tą kłódeczkę, co? Tak, możemy pokazać certyfikat. Certyfikat ważny. Bo tutaj pojawiło się na czacie pytanie o te HTTPS-y, tam ktoś wspomniał. W bardzo dużym skrócie kłódeczka, czyli ten HTTPS, oznacza, że szyfrowanie z daną witryną jest włączone. Mhm. To znaczy, że dane, które przesyłamy, są szyfrowane, nie da się ich w prosty sposób podsłuchać. Natomiast te certyfikaty, one są też różne i w tej tutaj mamy certyfikat wystawiony GoTrusta, ale wystawiony dla domeny onet.pl. Mhm. Zobaczcie, że taki certyfikat mówi nam, że ktoś, kto kupił tą domenę, jest jej właścicielem i szyfruje połączenie. Ale nie mówi nam, kto ją kupił. Na tej domenie nie mamy weryfikacji instytucji. Tak prawdę mówiąc, przejście takiej weryfikacji kupno certyfikatu to maksymalnie do godziny czasu i mamy za złotówkę w promocji na pierwszy rok taki certyfikat i możemy postawić stronę. Jakbyś mógł wpisać w stronę jakiegoś banku, tak, pokażemy pewną różnicę, na którą warto zwrócić uwagę. W ogóle bardzo często szkoląc z tak zwanych kudek i ciasteczek pokazujemy tam przykładach banków. No, nie wiem, będzie państwowy nasz bank. Jakikolwiek to może być bank. I tutaj jak klikniemy w kudeczkę, to zobaczcie, że mamy certyfikat. Musisz kliknąć. Tak, i mamy, zobaczcie, PKOBP.pl. Tak, dla domeny, a weźmy szczegóły. Szczegóły. Okay. Wersja wartości. Nie, też nikt będzie, jest wystawca. Ważny od do. I tutaj mamy niżej podmiot. Podmiot PKO BP. Fakt, że nie sprawdziliśmy w tamtym, bo to mogło też być, ale. Nie tak, nie bardzo mogę to przesunąć bardziej, chyba. Czekaj. Dobrze, no, myślę, że jest widoczne. Ta czcionka jest mała, niestety nie można jej powiększyć w tej chwili. Ale tutaj mamy bez problemu pokazany podmiot, który został certyfikowany, tak? I taka certyfikacja wymaga tego, że
Sprawdzana jest instytucja, trwa to dużo dłużej, weryfikowane jest, czy taka firma w ogóle istnieje, czy ma taki adres, czy funkcjonuje w jakichś rejestrach w stylu KRS. Natomiast w ogóle świadomość tego, że ta kłódka, że klikanie, że patrzenie, czy weszliśmy na tą stronę, na którą mieliśmy wejść, to jest podstawa, tak? Już w tych czasach nie możemy sobie tak lekko do tego podchodzić. I kończąc dzisiejsze spotkanie będziemy o tym mówić. Tak, bo te nasze nawyki, szybkość działania, klikanie na strony bez zastanowienia. Przede wszystkim dajmy certyfikaty. To, tak. Że widzimy kłódkę, to nic nie znaczy. To jeszcze nic nie znaczy. Bo kłódka może być wystawiona, potocznie mówiąc, kłódka, czyli certyfikat może być wystawiony na firmę krzak. I tutaj się to, no, mamy takie przykłady kiedyś na szkoleniu. Widzieliśmy tutaj takie przykłady, że to było wystawione na kogoś innego niż na stronie rzekomo, na której jesteśmy. Okej. Okay. Patrząc na czas, chyba wracamy. Tak, wracamy do prezentacji. Okay, prezentacja. Kłódki i ciastka. Finałowy czas przed nami. Kilka slajdów na zakończenie. Po co to wszystko, nie? Cyfrowe ślady, dane, które zostawiamy. Po co to komu? Ja w ogóle zachęcam Was do tego, żebyście na czacie napisali nam odpowiedź, po co w ogóle te dane ludzie zbierają? Jak mogą nam zaszkodzić? A my będziemy w międzyczasie opowiadać Wam o tym, co chyba od 2-3 lat jest takim tematem głównym w szkole jest bezpieczeństwa. Coś, co spina te tematy, o których teraz opowiadaliśmy. I wszystkie miejsca, o których opowiedzieliśmy, czyli złamanie naszego hasła, pokazanie czegoś w ekranie, udostępnienie jakichś danych szybko gdzieś, gdzie nie powinniśmy ich udostępnić, czy tak jak tutaj pokazaliśmy na końcu, te dane, które pozwalają wyciągnąć różne rzeczy z tego, co robimy w internecie, mogą powodować, że będziemy mieli do czynienia z takim atakiem, który nazywamy phishingiem. I to jest bardzo ciekawy atak, bo on bazuje właśnie na takiej wiedzy, którą gromadzimy o danych osobach czy o danych użytkownikach. Teraz podzielimy Wam na dwa rodzaje phishingu. W ogóle to pojęcie warto zacząć już sobie tak wprowadzać na stałe, bo jesteśmy codziennie właściwie bombardowani niesamowitą ilością takich ataków phishingu. Czyli ktoś przegląda czasami, co trafia do niego do spamu, tak, powinien wyłapać mnóstwo takich. 80% to jest phishing, ale czasami nie trafi do spamu, to jest najgorsze. A jeszcze trafi w takim momencie naszego życia, że w ogóle nie spodziewamy się, że ktoś przeprowadza nas atak. Czyli jak najczęściej, tak? Coś łączy się z wydarzeniem wcześniejszego dnia, zamówioną paczką, kurierem, czy informacją z instytucji, na którą bardzo czekamy. Te takie ataki phishingowe o godzinie 15, wysyłane czy 16 od urzędników, kiedy jest jakaś decyzja do podjęcia, tak? I zamiast pismem dostajemy to na maila. Dobra, podzielmy ten phishing może, tak? Tak, zacznijmy od tego, żeby zdefiniować dwa rodzaje phishingu, bo on jest chyba tutaj kluczowy. I mamy taki phishing, jak widzimy, tłum ludzi skierowany masowo. I wystarczy, że mamy jakiś mechanizm śledzący, gdzie jesteśmy w stanie powiązać konta mailowe z tym, że ktoś był na przykład na Allegro, Amazonie czy eBayu. I wtedy, jeżeli wiemy, że ktoś taki pojawił się na takiej witrynie, możemy wyrzucić maila do niego związanego na przykład z przesyłką DHL-em, DPD, czy to tylko się łączy z tymi wyciekami, które pokazywaliśmy wcześniej. Wiecie, ta każda informacja, ten każdy wyciek, każdy ślad może być wykorzystany do masowego ataku, do tysiąca, miliona podmiotów, tak naprawdę nie wiedząc, kto jest po drugiej stronie, ale licząc na to, że ktoś w szybkości życia, bez zastanowienia, albo trafi się w taki moment życia, kiedy czeka na jakąś informację, na przykład tak jak mówisz, od kuriera, że przychodzi paczka, ja nie ukrywam, że też się złapałem na to szkoląc. Żyjąc szybko, przeglądając dużo maili, kilkadziesiąt dziennie, klikając, można w bardzo łatwy sposób kliknąć na taki link. Czasami takie dane to wcale nie muszą być hasła, wystarczy dostać listę użytkowników Allegro mailową i wysłać im spreparowaną wiadomość dotyczącą przesyłki. I znowu, niestety, statystyka jest taką nauką nieubłaganą. Statystycznie ileś osób się na to złapie. Osób otworzy i tutaj... Każdy atak się praktycznie udaje. Oczywiście pytanie, ile ten procent będzie wynosił. Za chwilę kilka przykładów i takich dobrych rad, na co zwracać uwagę, ale jest ten drugi rodzaj phishingu. To jest, powiedziałbym... To jest phishing profilowany. Ten, jak widzimy, tutaj mamy jedną osobę, dlatego że on jest skierowany bezpośrednio w jakąś konkretną osobę. Czyli pierwszy rodzaj, masowo rozsyłane wiadomości mające wyłudzić jakieś dane od nas albo skierować nas na jakieś działanie, na kliknięcie czegoś, podanie hasła, zrobienie gdzieś złego przelewu. A drugi polega na tym, że próbujemy się dobrać do osoby, która jest, na której nam zależy, to znaczy, która ma jakieś wrażliwe dane albo ma coś cennego i chcemy to coś cennego zdobyć. Albo ma dostęp do baz danych, albo do firmy, na której nam zależy, tak? Na informacjach. Mówiąc przykładowo, możemy na przykład spróbować dopaść księgową jakiejś dużej firmy,
tylko po to, żeby podstawić jej odpowiednie konto, jak będzie wykonywać jakiś większy przelew czy jakąś większą transakcję. Dobra, skupmy się na chwilę na tym masowym, kilka przykładów, a jeszcze wróćmy do tego, co Naomi pisze na czacie, czyli dostęp do danych publicznych w mediach społecznościowych, tak, które zostawiamy i które jak puzelki można poukładać w taki atak phishingu profilowanego. No to słuchajcie, mam dla was dwa slajdy, żeby też nie zaśmiecać. Wystarczy przejrzeć spam i tam jest ich sporo. Pierwsza to miesięczna faktura z T-Mobile, która przychodzi do nas i może tak, szybka analiza tego, bo pewnie już widzicie. Pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to jest adresat. Znaczy, kto nam to wysłał? Czy to jest domena T-Mobile, czy to jest domena operatora sieci komórkowej Orange, T-Mobile Play? No nie wygląda tak, to muszę się tam schylić troszkę nad tym. Jest to z domeny O2.pl, już nie mówiąc o tym, co jest wcześniej przed tą małpką. No mała szansa jest, że T-Mobile używa kont darmowych na O2.pl. Myślę, że nie muszą używać. Kolejna rzecz to jest załącznik. Już nie będziemy robić zgadu i zgadula, po prostu wskażemy wam te rzeczy, o których często mówimy na szkoleniach. Czyli jest jakiś załącznik. Załącznik w formacie exe, w formacie spakowanym RAR czy ZIP. To powinno nam zawsze dać do myślenia. Jeżeli do nas bank albo operator sieci komórkowej cokolwiek wysyła, typu, nie wiem, klauzula informacyjna, będzie to PDF najczęściej, tak? Czyli coś, co nie może zawierać dodatkowych zagrożeń. No i niesamowita ilość zachęty do działania. Czyli kliknij na ten link, kliknij na zaloguj się, kliknij na skontaktuj się i dostępny pod tym linkiem, sporo jest tutaj w tym mailu, informacji tylko przekierowań na jakąś stronę, która zawiera szkodliwe treści. Czy to będzie kwestia zarażenia nas wirusem, innym robakiem, który się aktywuje teraz czy później, to już jest inna kwestia. Jedno jest pewne, zachęcają nas do kliknięcia. Popatrzcie, no, Biedronki, Lidle też mogą do nas pisać, oczywiście fałszywe. Ważne tutaj jest, że to jest przykłady mailowe, ale jak jesteście w mediach społecznościowych, to wiecie o ilościach konkursów, bonów do rozdania. Ja bardzo przeskoczę na to, bo mamy tutaj też przykłady takie bardziej i z mediów społecznościowych, i z Messengera, WhatsAppa, innych komunikatorów. Znowu analiza. Adres mailowy, czy adres w ogóle w pasku? Czy domena. Domena, przepraszam, domena, która brzmi teraz mlglanda.myślnik.com.win. To oczywiście wszyscy wygrywamy. Dajemy 5 darmowych karnetów do 500 rodzin, pozostałe bilety, ta szybkość na podjęcie decyzji, tak? Ktoś bazuje na tym, że ucieszyliśmy się, że coś wygraliśmy, no, albo stajemy po prostu emocje, albo boimy się tego, że coś nastąpi, jeżeli nie klikniemy. Często też mówi się na szkoleniach o tym, że są błędy językowe, tak? Podwójna interpunkcja, ale to też nie jest proste, bo z jednej strony powinniśmy patrzeć, że jest błąd ortograficzny, ale z drugiej strony popatrzcie na to na zasadzie ktoś wysyła do nas masowo taką informację, robi błędy po to, żeby zobaczyć, jak bardzo podatni jesteśmy na tego typu atak. Bo jeżeli klikamy wszystko bez zastanowienia, to znaczy, że jesteśmy w stanie złapać się na kolejne różne sztuczki. Tutaj mamy z jakiegoś portalu coś, co jest na czasie i to też warto zwrócić uwagę. Zobaczcie, koronawirus, cała kwestia specustaw, rezerw, pieniędzy, które możemy otrzymać, dotacji i tak dalej, to też będzie wykorzystywane przez... No teraz pandemia bardzo mocno wpłynęła na te ataki, to pewnie słyszeliście pomoc, tarcze, nie tarcze. Tak, i one szły do nas, te tarcze fejkowe. Tak, i to funkcjonuje bardzo mocno. No i znowu najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że ileś osób daje się na to nabrać, że ktoś jednak w tym pośpiechu kliknie, że ktoś wyśle, jak pewnie słyszeliście po telewizjach różnych, no duże spółki potrafiły przelewać gigantyczne kwoty na podstawione właśnie w ten sposób konta. Duże spółki w rozumieniu pani księgowej, pani tak, X tak, lub pana Y, którzy siedząc przed komputerem, dostając taką sfabrykowaną informację, wyglądającą jak prawdziwa, przechodząc na stronę logowania banku, które wygląda identycznie, bo i logotyp jest w lewym górnym rogu, kolory są zachowane, wprowadzało tam dane do logowania do tych banków. Czyli generalnie nikt nie musiał nic ukraść, ludzie sami wpisywali te dane. Będziemy pomału zbliżać się do końca, obiecaliśmy wam jeszcze to. Czyli phishing profilowany to jest drugi rodzaj takiego ataku, który czasem może trwać dni, miesiące, a nawet lata. Tak, to jest taki fajny przykład domykający tą historię. Zaczęliśmy od filmów i filmowych hakerów i tutaj bardzo często ta historia akurat jest bardziej taka filmowa, to znaczy tutaj zbieramy dane o osobie, którą chcemy w jakiś sposób podejść i zmusić bardzo często do jakiegoś działania albo do ujawnienia jakichś danych. No to powiedzieliśmy chociażby o tych przelewach, ale to mogą być plany najnowszego modelu samochodu, to może być jakiś plan nowego produktu, to może być jakiś sposób na sprzedawanie czegoś, tak, no, tajemnica przedsiębiorstwa. I tutaj możemy sobie wybrać taką osobę na celownik i budujemy o niej taką swoją bazę wiedzy.
patrzymy, gdzie bywa, gdzie ma konta, jakie ma zainteresowania, co publicznie na profilach społecznościowych. Tutaj pojawiło się na czacie już taki wspomnienie, że dużo ludzi ma mnóstwo rzeczy publicznych. Tak, bardzo dużo, że się da się z tego wyczytać. Sprawdzamy sobie jeszcze, czy coś nie wyciekło gdzieś w sieci. Możemy podrzucić takiej osobie jeszcze jakiś phishing do kliknięcia i gromadzimy wiedzę, która pozwala nam w odpowiednim czasie zaatakować. Bo okazuje się, że wiemy o tej osobie już dużo. Na przykład wiemy, że jest fanem działkowania, tak, czyli ma działkę, gdzieś tam sobie, powiedzmy, uprawia warzywa. Wystarczą nam trzy informacje dotyczące prywatnego życia, zainteresowań, hobby albo pracy zawodowej, żeby skonstruować spersonalizowany mail z zachętą do działania. Wtedy to nie jest masowy atak, to nie jest mail, który leci do 1000 osób. To jest do tej jednej na podstawie wpisów z Facebooka, nie wiem, tego, co przegląda w internecie, na przykład w miejscu publicznym, bo to może działać na zasadzie i internetowej. Wystarczy zaproponować darmową prenumeratę pisma działkowiec. Tak. Może przykład taki specjalnie na koniec trochę już wystarczy, ale nie każdy pewnie się rzuciłby na prenumeratę działkowca, natomiast te rzeczy rzeczywiście są budowane w ten sposób, że znając naszą osobę, wiedząc, gdzie bywamy, co klikamy, czy chodzimy do kina, czy nie chodzimy, można nam podrzucić darmowe, gratisowe bilety, zniżki, kupony, które wymagają jakichś określonych działań. I te działania będą nas przybliżały do tego momentu finalnego. Czy łatwo stać się ofiarą dzisiaj takiego phishingu profilowanego? Nie tak łatwo jak tego masowego, bo on jest wysyłany na setki tysięcy maili. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jesteśmy prezesem, jeżeli mamy jakąś odpowiedzialność, a my mamy dostęp do tajemnic większych pieniędzy, to tak, przestępcy wtedy mogą nas wziąć bardziej na celownik i tutaj więcej o nas będą chcieli się dowiedzieć. Tu jest slajd, dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy za ten czas. 19.20 dobiła właśnie na zegarkach. Noemi już czeka na ten moment, żeby przejąć kontrolę nad spotkaniem. Zostawiamy do siebie kontakt 30edu.pl. Marcin Wolski, Robert Turski. Dziękujemy Wam za tą możliwość spotkania. Tutaj mamy co chwilę patrzeć. Wiecie, to już nie wiadomo, gdzie patrzeć. I na komputerze jest fajnie, i na czacie jest fajnie. Nie, zastanawiam się, czy zdradzimy nasz plan tajny, który był w tle. Nie wiem, czy bardzo uważnie oglądaliście nasz webinar, ale tam w tle gdzieś pojawił się plan napadu na bank. W związku z tym mam nadzieję, że parę osób dostrzegło ten plan. Gdzieś na flipcharcie wszystko jest rozpisane, gdzie i kiedy uderzymy. Jako taki przykład, że rzeczywiście gdzieś coś zawsze możemy w tle uderzyć. Dziękuję. Robert, Marcin, no po prostu słuchałam jak zaczarowana waszej opowieści, przykładów. To wszystko jest trochę przerażające, ale na szczęście w przewodniku, który przygotowaliście i jest już on dostępny na naszym blogu, są artykuły na ten temat. Ja je tutaj wrzucałam na czat intensywnie. A wszystkich Państwa bardzo dziękuję za te pytania, które się pojawiły w trakcie. Prośba o dodatkowy webinar na tematy około bezpieczeństwa cyfrowego. No i zachęcam też, żeby koniecznie zaglądać na nasz blog, a najlepiej zapisać się na nasz newsletter, bo tam informujemy o nadchodzących wydarzeniach, nowych artykułach, a przyświeca nam to, żeby prostym językiem różne trudne tematy tłumaczyć i żeby być świadomym obywatelem, obywatelką i użytkownikiem, użytkowniczką sieci w różnych obszarach życia. Więc My Digital Life, bardzo serdecznie dziękuję za Państwa czas. Robert, Marcin, pozdrawiam bardzo serdecznie i wielkie dzięki. Też dziękujemy. I na koniec powiem, że mamy też drobny quiz, ale on się pojawi wkrótce na naszym blogu. Wszystkiego dobrego, dobranoc.